Panie Czyśku! Co jest? Co jest? Niemożliwe. Pan Piotruś? No to co, ja mam grać? Na razie grać, tylko nikomu parę z gęby. Szybciutko, szybciutko na scenę śpiewamy i tańczycie! Flagi na budzie, co finger tango. Jonasz powrócił znów, niech żnie orkiestra. Artysta ekstra, kuplety dziś zaśpiewa znów. Choć błyska wciąż i choć gdzie będzie śmiech, choć czarna chmura napędza tu zarosa. Na gości atmosferę oczyścimy w mig. A jeśli nie, to forse zwraca kasa. Widzicie ludzie, flagi na budzie. Uwaga, czas się zacząć śmiać. Kto się uśmieje, ten potem śmielej. Za bary z życiem będzie mógł się brać. Kto się uśmieje, ten potem śmielej. Za bary z życiem będzie mógł się brać. Panie Turecki! Panie Turecki! O, panie Piotrusiu! Patrz pan! Tak. I ani pary z gęby, rozumie? Turecki? Niesłychany. Panie Turecki! Jestem, słucham. Panie Turecki, kochany panie Turecki, chciałem się dowiedzieć, czy to jest prawda. Tak jest, to jest prawda, panie Piotru, że pan mnie nic nie może zarzucić, bo ja zawsze byłem w porządku par excellence. I panie Turecki, kochany, czy jest w teatrze pan Janek? Tak jest, nie ma, ale ja go zaraz znajdę. Nie, panie Turecki, pan się nie fatyguje, ja go poszukam. Straszna sensacja. Pan Czesio mówi, że podał. Ani pary z gęby? Pan Janek? Słyszałem podobno pan Turecki. Co? Czy akurat słowo honoru, że nie? Chyba podobno na pewno pan Janek. Gdzie on jest? Cicho, Turecki. Ja go zaraz znajdę, panie dyrektusiu. Przepraszam. Nie wiedziałam. Interesujące. Ale to niemożliwe, no. To niemożliwe. Ja! O! Tak, mam pewne informacje. Sprawdzone, panianeczku. Ani pary z gęby, bo będę miał nieprzyjemność. Nie, kochany, przepraszam bardzo. Ja jako przewodniczący, ja nie mogę być, prawda, równocześnie dyrektorem. Zresztą ja się nie zgodzę. Ktoś się pana będzie pytał. Przyjedzie człowiek z ministerstwa, wręczy mu papier i sprawa załatwiona. Jak to? Jak to? Jaki papier? Komu papier? Tureckiemu. Tureckie? Tak, to nasz nowy dyrektor. Dzień dobry. Przewodniczący, który to? Tak, słucham. O co? Dyrekcja was prosi. Jak to? Właśnie, panie Turecki, ja jako przewodniczący muszę wiedzieć, właśnie, gdzie jest dyrekcja? Przeważnie w gabinecie. Mówiłem, przyjechali z ministerstwa z papierem. O, kochany, ja nie idę. Idź pan! Ja nie idę, kochany. Idź pan ja do nie, cholery. Nie, ja nie idę! Nie, kochany! Nie, idź! Co? Na jasne, cicho! Panie Mareczku. Słucham. Mam straszną sensację. Wie pan kto? Wiem, pan Janek. A na pewno, że nie? A na pewno, że tak. Miałem telefon w tej sprawie. Przyjechali z ministerstwa, wręczają mu papier. O. A ja na własne uszy słyszałam, jak Turecki mówił do niego, panie dyrektusiu. Do kogo? Do pana Piotrusia.
No. Do pana Piotrusia? Tak. Miałem telefon w tej sprawie. Oczywiście. Gdzie jest? Kto? Dyrekcja. Dyrekcja? Przeważnie w gabinecie. No to... Cicho. Tam jest konferencja. Jak mnie zobaczył, zbaraniał. Tak i tak mówi, pan jest najlepszy z miejsc dla pana biorę. Ja siedzę. Ja tu byłam raz. W ogóle nie można się z nimi dogadać. Straszny bałagan. Oto, bo jest parodia, nie trafi. Tak, podobno nie ma publiczności. Teraz to się zmieni. Ja mam fart. Publiczność będzie się pchała drzwiami i oknami. Wchodź pan. Wchodź, wchodź. Widzę. Marylka! Jego! Panie Janku! Tak. Co tu się dzieje, Bogu? Dzień. Co to jest? Rodowicz? Tak. A to kto? To jest dyrekcja, panie Piotrusiu. Tak, dyrekcja Rodowicz? Nie, nie, panie Piotrusiu, pani Marylka tylko przyniosła papier z ministerstwa. Z ministerstwa, rozumiem, no. A to co? Panie dyrektorze, szurnij pan na niego z góry, zaraz będzie grzeczny, cicho. Ja tu pracuję par excellence, parę ładnych lat i jak będziemy sami, ja panu zdam relację, bo ja wiem, czym kto pachnie, panie dyrektorze, czym panie kto pachnie. Dyrektorze. On notorycznie kradnie koks, a pan Janek go kryje, podobno budują dacze nad zaletą. Ja, kochany, panie dyrektorze, ja protestuję! Ja, ty świnio, ja protestuję! To jest niemożliwe, panie dyrektorze, jako przewodniczący! Tak jest! Byłam. Wyrzuć go pan z teatru, panie dyrektorze, to jest zwierzę, nie panowie, człowiek! Panowie! To jest pomyłka! Ja jestem artysta, o! Mnie zobaczył wasz dyrektor i mnie tu zaangażował! O! Panie dyrektorze, właśnie jestem. Pardon, że zająłem biurko. Ja postoję. Stoj! Panie dyrektorze, chwileczkę. Zaraz, panie dyrektorze, przepraszam bardzo. Wyrzuć pan tego artystę z teatru i zaraz się atmosfera oczyści. Jak to mnie? A za co, panie dyrektorze? Nie o niego mnie chodzi. Przepraszam bardzo. Zdaje się, że chodzi o mnie. Panie Turecki, ja pana zwalę. O! Chwileczkę! Zaraz! Ja jako przewodniczący muszę wiedzieć, kto tu jest dyrektorem, pan Mareczek czy ja? Ja to muszę wiedzieć. Czyli ja nie mam pojęcia. No jak to? Ale przecież pan mnie zaangażował, nie? Tak, bo pan jest bardzo dobry. Panowie? Tak. No. Panie, madam i wy, domowe ptactwo, proszę wstać i wszyscy uważnie słuchać. Jeżeli pan, albo pan, ewentualnie pan Turecki, tak czy jest. Pani Rodowicz zacznie śpiewać, to znaczy, że papier mamy tu. Ja też. Proszę, ja dawno nie miałem. Proszę. Zgadza się. Fragment. Zgadza. Spokój. Co to znaczy? Spokój. Co to znaczy? To znaczy, że kura musi być tu. Zgadza się. Nie ma jajek. Co to znaczy? To znaczy, że uprzednio zostały stąd zabrane. Proszę natychmiast oddać wszystkie jajka! Ojej, no. Głupie jajka. Dalej. Jeżeli pan Janek jest dyrektorem, tak jest. To pan Mareczek niepotrzebnie angażuje artystów, prawda? A jeżeli pan Mareczek jest dyrektorem, to ja nim nie jestem, ale ja jestem w posiadaniu kury, prawda? I łatwo z tego nie zrezygnuję. Panie Turecki. Tak. Zgadza się? Zgadza się, panie dyrektor. Tak. A jeżeli ja jestem, nie jestem dyrektorem, to jestem kretynem, prawda, panie Janku? Zgadza tak, się. Tak jest, panie Piotrze Krusiu. Tak jest, zgadza się. Tak. Panie Turecki, proszę pilnować kury i oszczędzać papier, bo więcej nie dostaniecie, tak prawda? Jest. Ja jestem kretynem, prawda? Dostaniesz w morny. Nazbierało ci się. Jestem kretynem, prawda? Proszę bardzo. Jestem kretynem, tak? Proszę. Jestem kretynem, prawda? Przeprosił kurę, przepraszam. Czego?
Banda kredynów. Dobrali się w korcumaku, panoptikum. Najważniejsze, żebyśmy się nie denerwowali, żebyśmy byli spokojni, rozumiesz, prawda? Moja matka była ni stąd, ni zowąd, mój ojciec podobny do świni. Potem matka poszła szur-szur do kliniki i urodziła mnie w noc majową. A księżyc był jak cholera, ojciec po 8 likierach. I nagle żelazko spadło mi na głowę i tak się zaczęło, madam. Refren. Oto jest spowiedź kretyna. Życie kretyna to łza, któraż pokocha dziewczyna. Takiego kretyna jak ja, któraż pokocha rudego kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Druga strofa. Mijają, mijają epoki, lecz słota jest ciągle pierońska, więc męczą mnie polonokoki i niemoc już jagiellońska. A może przy frunie serafin, serafin ten fruwać potrafi. Na dnie serca mego ja wierzę, ach, w niebo, bo mnie jest kretyn, madam. Refren. O, to jest spowiedź kretyna. Życie kretyna to łza, któraż pokocha dziewczyna. Takiego kretyna jak ja, któraż pokocha rudego kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Trzecia strona. Zakochałem się raz w staruszce, co miała kanapę pluszową. Siedziałem jak kot przy jej nóżce, a było to w noc majową. Lecz nagle się coś urwało, staruszce się odwiedziało. I znowu żelazko spadło mi na głowę i tak się skończyło, madam. Refren, chór. Oto jest spowiedź kretyna. Życie kretyna to łza, któraż pokocha dziewczyna. Takiego kretyna jak ja, któraż pokocha rudego kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Jak jest? Dogadamy się? Wie pani, mnie tam wszystko pasuje. Może być rock, country, w pop też jestem git. No ale przecież tu nie ma z kim gadać. Co to za naród półpsychiczny? Fajne towarzystwo, co? Yeah. Ale to, a można ich wyrzucić zawsze w każdej chwili. Dlaczego? Niech sobie żyją, mnie tam wszystko pasuje. Panie, jak pan ma na imię? Jacuś, ale normalnie mówi się do mnie Drzek, mnie wszystko pasuje. Drzek mnie wszystko pasuje. Masz czas? Obecnie? No. Aktualnie jest u mnie trochę luzu, bo co? No wiesz, nic, ale moglibyśmy się tu jakoś razem urządzić. Ty masz fart, ja mam głowę. Ty, chcesz być tutaj dyrektorem? Jasne, mnie wszystko pasuje. No to wiesz co, chodź, wykonamy parę telefonów, a parę zdzioba. No bankowo. No to już. Aha, akurat ja też mam głowę i parę znajomych. Turecki! Turecki! Cicho! Co się drze? Stało się co? Niech Turecki obleci teatr i zwoła tu cały zespół. Zaraz, biegiem! Nie jestem na posługi. Stało się co? Stało się, mam bardzo ważne informacje. Będą nas wylewać z roboty. Boże, Boże! Myślałam zakotwiczyć się tu na dłużej. No co tak stoi i patrzy? Jazda po ludzi! Nas wyrzucać z roboty? Thank you.
wszystkich mówili, co do jednego wyrzucą. Chcą tu założyć pop country, bo ona ma w tym kierunku głowę, a Drzek powiedział, że mu tu pasuje być dyrektorem, bo tu są półpsychiczni i nie ma z kim gadać. I teraz polecieli dzwonić do ministerstwa po papier. Po papier, panie Janku? Tak, słucham. Dlaczego aż do ministerstwa? Mamy papier, ja nic nie... Ale panie Piotrusiu, Drzek powiedział, że on likwiduje teatr i zakłada pop country. Rozumie pan, a ja jestem za teatrem. I mnie jako przewodniczącego absolutnie nie wolno wyrzucić jest. Zaraz, koledzy. Ja mam pomysł. Panie Janeczku. Tak. Pan jest za teatrem. Tak! Tak. Panie Piotrusiu, pan jest za teatrem. Oczywiście. Ja też! I osobiście postuluję napisać na nich donos. Jaki donos? To nie jest poziom dyskusji. Za parawan, proszę. Teatr, tak? Ale jaki teatr, panie Janeczku? No, koncepcyjny. Koncepcyjny. To jest to. Pytanie, panie, czy teatr może istnieć bez dyrekcji? Może. Bezwarunkowo może. Może, oczywiście, że może. I to może być nawet ciekawy eksperyment w skali krajowej. O. Mało tego, teatr może nawet istnieć bez artysty. Tak jest. Tak, ale bez koncepcji nigdy nie może. Proszę państwa, reasumując, trzeba się rozejrzeć za koncepcją, złożyć wniosek, gdzie trzeba, pomysł też i włos nam z głowy nie spadnie. Proszę bardzo, co kto ma w zanadrzu? No. Ja mam. Proszę. Powinniśmy rozbudować balet do 7 osób i żeby nie było dyrekcji ani Rodowicz, proszę, dalej. Panie Janku, jaka jest pana koncepcja? Moja. Tak. Więc ja akurat odwrotnie, prawda, nie mam koncepcji, ale mogę być dyrektorem i jestem za Rodowicz. Za Rodowicz. Czy ktoś to protokołuje? Ja i skreślam Rodowicz. Skreślam, dalej. To jest, ja jestem za teatrem eksperymentalnym. Tak. Gdybym miał chwilę czasu, to mógłbym siebie zrealizować i przy okazji jakieś arcydzieło. Rodowicz jest mi obojętny. Rodowicz obojętna? Dobrze, proszę pisać. Jeśli chodzi o mnie, ja się przerzucam na dzieci. A Rodowicz? Na dzieci. Jeśli chodzi o Rodowicz, tylko oposą. A ja osobiście mogę robić wszystko i później panu powiem, o co mnie szło, fajnie? Rozumiem. Koledzy, proszę za mną do gabinetu. Coś pan narobił, panie Cześku, coś pan narobił. Mówiłem, nikomu pory z gęby, to poleciało z jęzorem i teraz się zrobiła kołowacizna. No matka, co z dyrekcją? Co z dyrekcją, nic nie wiadomo, kołowacizna, kompletny chaos. Panie Cześku, nie wiadomo, co komu donieść, oni tam teraz... dyskutują, chcą zrobić teatr bez dyrekcji, chcą prowadzić demokrację. O matko! Nic nie wiadomo, każdy ciągnie za swoją koncepcję. O matko... Cio, coś mówi. I taka jest moja koncepcja teatru, a ja na taką koncepcję nie idę! Proszę pana, pan mnie może na plecy skoczyć! Ale pan nie może, to ja pana skreślę, a ja pana spalę! Ja pana tyryz! Dać mi to natychmiast robić! Tak jest, panie dyrektorze. Panie Turecki! Tak jest. Rodowicz jest dla mnie. Tak. Zrozumiano? Tak jest, panie dyrektorze. Turecki! Gdzie jest Rodowicz? Na scenie, panie dyrektorze. Kretyn. Panie Cześku, coś pan narobił, rany boskie. Kuku! Cześć! Bąbelki! Za kurtynką na sysenki schowała się telesfora i pan kraca. Panie Mareczku. Co? Jestem gotowa. Zupełnie niepotrzebnie, proszę zejść ze sceny. Drogie panie Mareczku, ja mam koncepcję zrobić striptiz totalny. A ja się przerzuciłem na dzieci. Słyszałaś, telesfora? Ona chce zrobić striptiz w roku dziecka. Totalny. A więc, kochany Bąble, idzie rak, nie borak, jak uścipnie będzie znak. Kretyn. No i bardzo dobrze. Drogie maluchy, jest już bardzo późna godzina. A która godzina? Zapytamy konia. Muzina. Konik, muzinek. Która godzina? Pyta dziewczynek. Późna godzina. Drogie maluchy, jest tu bardzo późna godzina.
A więc zwracamy się z gorącym apelem do rodziców, ażeby wyrwały z łóżeczek swoje pociechy i posadziły przed telewizorkami. Drodzy kochani rodzice, nie żałujcie kawy maluchom i tej odrobiny koniaku, bowiem nie tylko zdrowy sen wychowuje dzieciaka na dobrego obywatela, ale i strawa duchowa, którą my mu zaraz przyrządzimy jak należy. A więc maluchi! Maluchi! Hop, łóżeczek, hop! Kochane bąble, za chwilę zobaczycie i usłyszycie śliczną piosenkę o zwierzętach w wykonaniu cioci Marylki, wujka Drzeka, stryjka Piotrusia, ciotka Janka, Bubuliny i mnie. Pam, param, pam, pim, pim, pim. O jejku, 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 jejku. Misko, misko, gdzie idziesz? Jestem mały, nie to pes. Tak. O jejku, jejku, historia bez morału, czyli o tym, jak niedźwiadek z kotem w butach, osioł, wilk i zając dla dzieci. Kot w butach, wilk i osioł, zając i niedźwiadek. Futerka zamienili na garść czekoladek. Zamknęli się w lodówce, żeby było cieplej. Tak zgrzali się z gorąca, że na sople skrzepli. Wilk, osioł i niedźwiadek, zając i kot w butach. Zrobili raz z powietrza gruby swetr na drutach. A potem pojazd z piasku nikt cię nie natężył. Odbili się z bębenka i zdobyli księżyc. Ojejku, jejku, jejku, nikt cię nie natężył. Odbili się z bębenka i zdobyli księżyc. Ojejku, jejku, jejku, nikt cię nie natężył. Odbili się z bębenka i zdobyli księżyc. Niedźwiadek i kot w butach, osioł, wilk i zając. Kąpieli w marmeladzie z chrzanem zażywają. Gdy znajdą ziarnko maku, zapraszają gości. Ucztują, aż przód pęka, chociaż każdy kości. Kot w butach, osioł, zając i niedźwiadek z wilkiem. Zapadli w sen stuletni, by się zdrzemnąć chwilkę. Wtem ciało zobaczyli, cóż to za armata. Pięć razy wstrzelili z pękniętego bata. Ojejku, jejku, jejku, cóż to za armata. Pięć razy wystrzelili z pękniętego bata. Ojejku, jejku, jejku, cóż to za armata. Pięć razy wystrzelili z pękniętego bata. Wybuchła wielka wojna i okrutna wrzawa. Kto bał się, ten drugiemu dzielnie się dodawał. Niedźwiadek kotu w butach, a wilkowi zając. Hej! Ryknął w duchu osioł, mężnie się cofając. Wilk uciekł w butach kota, niedźwiedź stał jak osioł. Osiołek wlazł na drzewo z chytrą minką kocią. Kot rzekł, najlepiej będzie, gdy podam zająca. A zając tak się zawziął, że walczy bez końca. Ojejku! Ojejku, znacie prawdę całą. Ojejku, cóż to za historia bez morału. Ojejku, jejku, jejku, a kto nam zaprzeczy? To znak, że całkiem zgłupiał, mówię jako trzeci. Hej! Tak czy siak, wszystkim piątej glebki brak. Mu, 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 zaraz dam kopniaka psu. Hał, 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 jestem Brytan, pies na schwał. Kukuryku, kukuryku, idę jajko znieść w kurniku. Tak czy siak, wszystkim piątej piątej glebki brak, tak czy siak, piątej glebki brak. Aha. Ja. Paranoja. Panie Turecki. Tak jest. Panie dyrektorze, słucham. Panie Turecki, idź pan donieść do dyrekcji, że pan Piotruś szykuje się eksperymentować z teatrem. Tak jest. Panie dyrektorze. Panie dyrektorze, przepraszam bardzo, tak niestety nie może być. Panie dyrektorze, to jest poważny teatr par excellence i jego nie można zapychać dzieciakami, panie dyrektorze. Gówniarze się pobudzili, tak? Panie dyrektorze, i teraz za Chiny nie pójdą spać. No i co jest z tym spermentowaniem? Przepraszam bardzo. Przepraszam, to ja przepraszam, panie dyrektorze. Dzieci są moje. Ja je zapomniałem położyć spać, ale ja zaraz wracam. Siadać! A pan Turecki? Wyjdzie z gabinetu. Dziękuję.
Przepraszam bardzo, panie dyrektorze, no, niestety pan Janek napuścił mnie na dyrekcję. Już donosi! To bydle, już donosi, no! Panie Janku, tak? Mam propozycję, nie do odrzucenia. A widzi pani, jaki język? I donosi, zwierzę. Sopot Festiwal, co? Jak to? Co pan na to powiedział? Sopot Festiwal, a co rzekł na to? Nie, proszę pani, ja jestem na Sopot, to za mało jestem śmieszny, nie. Po pierwsze, drzek to epizod. A po drugie, z panem to bym się związała na stałe. A po trzecie, to tam za mało śmieszny. Bębenek na plecy, gołębie w klatce, ludzie to kupią. No pewnie. Maleńki. Czekałam długo na twój znak. Mnie by to pasowało. Jedziemy, co? Ale zaraz, dokąd? No, czy co nie dokąd? No z panem to byle gdzie. Polskę, tak jak wsiąść do pociągu, jakiego. Ale ja nie mogę tak od razu, wie pani, no, ja się muszę zwolnić w dyrekcji. W jakiej dyrekcji? No pewnie. To pan tu nie jest dyrektorem? Jak to ja? No pewnie, to pan nie wie? Wykonałam parę telefonów, wszystko wiem, sprawdzone. Ja? No pewnie, a co? Ważnie? A jak? Panie Turecki! Cicho, co tak gębę drzem? Załatwione. Co? Poszłem ostro, zląkł się i nie odważy się eksperymentować. Dostałem drugi papier na udobruchanie. A kto tam jest? Nie wiem, Rodowicz. Jak to Rodowicz? Niech pan się nie męczy, panie Janku, proszę wyjść. Bądźcie, panie dyrektorze, zgodził się? Niech pan siada, dyrektorze. Ma pewne opory wynikające z kompletnego braku wykształcenia i dziecięcej ignoracji. Nie, panowie, ja nie chcę grać Diany. Wyście Czesia. Dzieckiem podszyty. I Filidor. Filidor Witkacy? Gombrowicz. Janulka, córka Fizdejki. O, panowie, nie będę grał Janulki, a tym bardziej, przepraszam, Fizdejki. Janulka Gombrowicz. Przeciwnie, Witkacy. A tak. Ale mogę zostać w spodniach. Panie Marku, greccy bogowie, prawda, chodzili nago. Tak. A Jowisz też nago? Ma się. O nie, no panie Piotrusiu, nie, no to tak nie może, to jest za duży eksperyment ze mną. A Diana? Diana się ostatecznie czymś przykryje, prawda? Wspaniale, panie. Wspaniale. Dobry wieczór. Proszę państwa, zaprezentujemy nareszcie teatr eksperymentalny, który wynika z koncepcji teatru greckiego i mojej własnej. Tutaj widzimy, prawda, elementy nowoczesnej dekoracji jako skrót myślowy na Olimpię. Teraz, między wyżej wymienioną dekoracją znajduje się chór bogów. Tak, czy ja jestem bóg, panie? Eskula, ja jestem Eskula. Eskula, panie dyrektorze. Tak. Chór bogów. Panie Piotrusiu, gdzie ja stoję? Tutaj, proszę bardzo. Oraz chór grecki. Proszę bardzo. Niniejszy eksperyment polega na tym, że nareszcie pozbyliśmy się dyrektora, który notorycznie i złośliwie podżynał nam skrzydła. To jest chór, prawda? To jest kubeł, to jest Jowisz, tak. Skulap, to jest były rower, to jest Diana, prawda? Z psem i z łukiem. Co to jest? To jest pełno dzieci przed telewizorami. Proszę natychmiast uprzątnąć dzieci. Proszę bardzo, wszystko... Nie, przepraszam bardzo. Panie... Dzieci są potrzebne dla mnie, dla mojej koncepcji teatru. Przepraszamy dzieci. Panie Marku. Przepraszamy bardzo dzieci, teraz położymy się spać, potem was Panie znowu obudzimy, a potem znowu... Ale co? Dobrze, do porządku. Ja jestem gotowa jako czerwony kapturek. Poproszę dzieci, poproszę babcię. Chór na scenę, proszę. Ale proszę tu stać ze mną jako babcia. Nie. Chór proszę pozostać na scenie. Proszę spać jako babcia. Na scenę! Zaraz, chwileczkę! Ja nie wiem, co ja mam grać? Kapturek! Chór, proszę bardzo! Kapturek, proszę grać! Czy ja jako Jowisz mogę coś powiedzieć? Proszę bardzo, to jest niesłychane! Panie Piotrusiu, jak ona ma gotowy ten numer,
to niech ona zrobi ten kapturek, prawda? Potem się ją dokoptuje do... Dzieci się pouwali spać, ją się dokoptuje do chóru, tak, prawda? Bo chór jest mały. No. A co mnie to wszystko, panie Janku? Ja to wszystko serdecznie naprawdę... Widzi pani, powiedział, że bardzo proszę, że można. Turecki, niech Turecki uprzątnie te graty. Aha, już lecę, ja jestem teraz ze skóra. Raz czerwony kapturek wyszedł sobie do lasu i tak idzie i śpiewa, no bo trochę ma czasu. I tak idzie i śpiewa, no bo trochę ma czasu. Skubie sobie maliny, szczypie sobie poziomki, biegnie naprzód w podskokach przez galiki. Troszeczku, bom o ciebie zadbał. Ach, dzień dobry, kapturku, babcia w siódmym jest niebie. Czemu robisz mi puk, puk? Wejdź i czuj się u siebie. Czemu robisz mi puk, puk? Wejdź i czuj się u siebie. Ale co to, moja babciu, masz takie wielkie uszy? To dlatego, mój kaptur, cię mogła słyszeć. Ale czemu, babuniu, takie wielkie masz oczy? Żeby ci się przyglądać, jesteś taki uroczy. Ale czemu, babuniu, takie zęby masz wielkie? Bo nie jestem babunią, tylko bardzo złym wilkiem. A trochę ta droga, babciu, to się świetnie składa. Jestem lampą, nie kapturek, chętnie wilki zjadam. Czas wyciągnąć nam morał, bo już krew płynie ciurkiem. Co się kryje, nikt nie wie pod czerwonym kapturkiem. Co się kryje, nikt nie wie pod czerwonym kapturkiem. La, 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 la. Pajram, pam, pam. I wracamy, proszę państwa, do naszego eksperymentu. No i co, kochane dzieci, ładne było, panie, prawda? A teraz wszyscy pójdziemy spać, albo odwrócimy się pleckami do telewizorków, bo teatrzyk pana Piotrusia jest bee, a nasze pioseneczki cacy. Panie Marku! Mama, musiałem coś z nimi zrobić. Tam stanąć, proszę. Chór bogów. Ziewa. Trąby, scena druga, jesteśmy na Olimpie. Eskulap. Tak, jestem, panie dyrektorze. Jowisz. Na Saturna, co to za grom, już poznaję to muzyka trąb. Niech pan coś zagra. Na Saturna, co to za grom, ach, już poznaję to muzyka trąb. To Diana pobudkę swą gra. Nie ma rady, musia jego mać, już do pracy trzeba się brać. Balet, dziękuję bardzo, chór bogów. Tak. Ziewa. Yeah. Tak, jest, bogowie wstają z obłoków, obłoki znikają. Spania dość, nie marudzisz tam, zanim pójdziecie na śniadanie. Uszanowanie, złóżcie, Dianie, jak regulamin każe wam. Łowczyni Dianie, cześć i chwała. Łowczyni Dianie, chwała i cześć. Eskulap. Tak, co, jestem, co? Panie Turecki, ach, ach, jakie. Ach, ach, jakie drżące ciało. Diano, co ci się stało? Więc posłuchajcie moich słów, ja powiększyłam grono wdów, żałobnych wdów. Na skraju lasu pod tym klonem, tralala rum, tralala la, co gasi liściem słońca skry, tralala rum, tralala la.
miałam się spotkać z Akteonem, tralala rum, tralala, o 17:03. O 17:03. 3 dni błądziłam w lesie sama, łez produkując gorzki zdrój, lecz do tej pory nie ma chama, nie zjawił się Akteon mój. Nie zjawił się Akteon twój. Joliszno! No jestem! Panie Janku, przecież wyraźnie, Dianie podziękowanie. Tak, Dianie podziękowanie. Aby zająć miejsca, dyskusja będzie potem. Tak jest, i z zainteresowaniem i właściwą nam... Pobłażliwością wysłuchaliśmy piosenki Diany, prawda? I teraz, mamy jednak w stosunku do tej piosenki... Szereg zastrzeżeń. Ponieważ w śpiewie, jak wiadomo, słów nie słychać, no. Tak? Tak. Tak. Proponuję, żeby nam Diana odczytała piosenkę jak wiersz, wtedy zrozumiemy, o co chodzi. Proszę bardzo. Proszę. Diana. Proszę. Na skraju lasu pod tym klonem, tak tralala jest. Gdzie... Co gasi liściem słońca skry, miałam się spotkać z Akteonem, Zatrzymaj się, córko. Jak brzmią pierwsze, ostatnie słowa tej zwrotki? Na skraju lasu pod tym klonem, O, właśnie, i to już mi się właśnie zaczyna nie podobać. No jak... Posłuchaj, kochana. Jakże się może spotykać pod klonem? To jest miejsce właściwie, prawda, dla psów, a nie dla bogini. Bogini się powinna spotykać w jakimś wytwornym miejscu. No proszę, Diana, proszę. Chodź tu do przodu, kochana, i ładuj. No, no proszę. Na skraju. Nie, panie Szczęsiu, bo nie pan zagra, no ja nie mogę. La, na skraju lasu, w miejscu wytwornym. Miałam się spotkać z Akteon. Tak. Jak to nas wytwornym z Akteonem? To się nie rymuje, to jest dysonans. Ja nie mogę tak śpiewać. Chwileczkę, to jest personans. A zresztą można zmienić imię, prawda? No? Nie ma takiego imienia podobnego. To można dodać nazwisko, na przykład. O, uważaj, kochana. Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, miałam się spotkać z Janem Pokornym. Cudnie. Teraz ołówek, proszę bardzo. Teraz ta poezja zaczyna mi się podobać. Mam tylko zastrzeżenie jeszcze co do tego. O, co to znaczy? To nic nie znaczy. No to w takim razie to jest bełkot. Na to miejsce trzeba stawić jakieś słowa z sensem. Przepraszam bardzo, ja jako eskulap muszę powiedzieć coś z anatomii. Na przykład człowiek pod ciałem szkielet ma. O, człowiek pod ciałem szkielet. Bardzo dobrze, Diana, śpiewaj. Do przodu troszkę. Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, człowiek pod ciałem szkielet ma. Miałam się spotkać z Janem Pokornym, człowiek pod ciałem szkielet ma. Człowiek pod ciałem szkielet ma. Nadzwyczajne, wprost nadzwyczajne. Kto się zapisuje do dyskusji ewentualnie? Ja. Proszę, pan Piotruś, bardzo proszę. Ja. Proszę uprzejmie. O. Panie Janie. Uprzejmie prosimy naszych widzów o nadsyłanie listów z propozycjami i z pomysłami do naszego teatru eksperymentalnego. Chodzi nam bowiem o to... Panie dyrektorze, dzwonią do nas, że dzieci się opiły kawy i chcą się bawić dalej. Panie Turecki, a co mnie to obchodzi? Nie, panie dyrektorze, tak znowu też nie można. No, mówią, że ktoś od nas szczeniaków pobudził, nalali im, proszę pana, litry kawy z koniakiem, bo miały dostać strawę duchową i teraz my wszystko zwalamy na rodziców, panie dyrektorze, i oni mają słuszne do nas pretensje. Panie Turecki, a co mnie to obchodzi? Nie, panie dyrektorze, przepraszam. Bardzo ważna sprawa. Filidor, proszę pana, Witkacy, Janulka, Gombrowicz. Tak jest. Niech pan zapamięta i nie pomyli. Nie, odwrotnie, panie Janeczku. Filidor Gombrowicz, Janulka, córka Fizdejki. No tak. Tak jest. Tylko co my zrobimy z tymi dziećmi, a panie? A co mnie to obchodzi? Zaraz, chwileczkę, panie. Dzieci są moje. Drogie, kochane dzieci, teraz wszystkie pójdziemy. Lulu, proszę bardzo, grzecznie do łóżeczek. Teraz pan możesz do nich mówić do jutra. Patrz pan, podruszał mnie zaraz, poduszkami. Zaraz, drogie, kochane dzieci, proszę już wszystkie spać. Sio, dzieci, już sio! No i co? No nie,
Boże kochany, zwracamy się z gorącym apelem do rodziców. Jest bardzo późno, drodzy rodzice, a sen to najlepszy lekarz. Boże, panie Turecki, leć pan po Rodowicz. Rodowicz! Co się stało? Marzenko, panie Marko, wszystkie trzeba położyć spać. Dzieci wszystkie usypiamy, pani mnie wysłucha spokojnie. Ale wszystko trzeba położyć spać, rozumie pani? Usypiamy! No! Kołysanka może być? Może być. Czas pomarzyć, woda z kranu, kap, kap, kap. Lewe oczko, klap, klap, klap. Srebrna myszka sobie wyszła prosto z kocichu, aha. Woda z kranu, kap, kap, kap. Lewe oczko, klap, klap, klap. Srebrna myszka sobie wyszła prosto z kocichu, aha, aha, aha. Gra w łazience kram, kaloryfer syczy. Kotu, piesa, psu, kot znów tłuściutkich życzy. Na co, kotku, czekasz? Co cię, piesku, gniecie? Spać, ale w misce mleka spać, lecz na kotlecie. Kotek z pieskiem, chrap, chrap, chrap. Prawe oczko, klap, klap, klap. Mleczny strumyk kotu szumi, psu się przyśnił schab. Kotek z pieskiem, chrap, chrap, chrap. Prawe oczko, klap, klap, klap. Mleczny strumyk kotu szumi, psu się przyśnił schab. Śpią? Ale skąd wszyscy dorośli posnęli? Koledzy! Tak co? Podobno Rodowicz uśpiła publiczność. Nie, chwileczkę, zaraz, cicho, ja do nich przemówię. Co jest? Małolaty, spać, sio, zamykamy. No. To co? Czy mam grać finał? Ale, panie Czesiu, przecież wykluczone, w tej sytuacji nie możemy grać finał. Ale przeciwnie, ja mam finał dla dzieci. To co? Panie, panie Marku, mam grać? Grać! Życie malucha, aż się skrzywe są, płyną cudne dni, po prostu ma on dobrze tak, że tylko mu kłopotów brak. On nie wie, co to ślepy los, daremny trud sumienia głos. On nie wie, co to ból i żal i ma codziennie kinderball. Nam tylko świątek czy w niedzielę. Potąd. A dziecko, czyli ludzkie ciele, powiada, chciałeś, no to cierpi. Rym, cym, cym i tra la la, zasuwa przed ciebie w podskoka. I rym, cym, cym i hop, zasa, w podskokach pożyje się raz. Choć nam się marszczy brew, choć się gotuje krew, smarkacza póki dek, porywa dziki śmiech. I rym, cym, cym i tra la la, zasuwa przed ciebie w podskokach. I rym, cym, cym i hop, sasa, w podskokach pożyje się raz.
nie zliczy to do trzech, nie dwóch, lecz robi taki w koło ruch, że wciąż mu tańczki, wciąż mu skaczki, a nie to wryk, a nie to płacz. Dzieci na to nie byle kiep, choć mały, lecz ma niezły łeb. Wygląda, że ni pe, ni me, lecz wie co ma i ma co chce. Ten problem sen nam spędza z powiek, pytamy w lęku cali drżący, czy dziecko to jest mały człowiek, czy człowiek to jest duży brzdący. I trym, cym, cym, i tra, la, la. Idziemy przed siebie po skokach, więc cym, cym, cym i hop, sa, sa. Po skokach pożyje się raz. Więc cym, cym, cym i tra, la, la. Idziemy przed siebie po skokach, więc cym, cym, cym i hop, sa, sa. Po skokach pożyje się raz. Więc cym, cym, cym i tra, la, la. Idziemy przed siebie po skokach, więc cym, cym, cym. Woo!